Eryka. On teraz mówi, że on jest mężem Lori. On świetny, wspaniała para. Albo uwielbiają to miejsce. Ona tutaj mieszka, bardzo, bardzo zdolna. Tutaj razem z Michaelem Watleyem kierują pracami lokalnej organizacji republikańskiej. Bym powiedział, o, tu rodzinę wykorzystuje. Nie, nie, to jest bardzo ciężka praca. Jak się tutaj jedzie, to widzicie na każdym domu napisy Trump, Trump, Trump. Są sami fani Trumpa. No i Vance też świetnie tutaj daje radę. Te znaki są wszędzie, billboardy. Zobaczcie, we Florydzie tam też są. Ludzie chcą zdrowego rozsądku. Chcą partię zdrowego rozsądku. Nie chcą być nazywani liberałami. Chcą teraz używać słowa progresywne. No, progresywne to ładnie brzmi. Ale oni nie idą do przodu, oni idą do tyłu. Budujemy amerykańską siłę. Odbudujemy szacunek Ameryki na scenie międzynarodowej. Grozi nam trzecia wojna światowa. Przed przyjazdem tutaj powiedziałem, że bardziej niż wszyscy chcę oporządkować sprawy i zapobiec tej trzeciej wojnie światowej. Jeżeli spojrzycie teraz, co się dzieje, to na wojnę na Ukrainie, to Ukraina wtargnęła do Rosji, ale będzie kolejna takie wtargnięcie i potem nagle bardzo szybko zaczną się dziać złe rzeczy. Jeśli towarzyszka Kamala wygra w tym listopadzie, to macie praktycznie gwarancję, że rozpocznie się trzecia wojna światowa, ponieważ wszystko, czego ona dotknie, niszczy. Zobaczcie, San Francisco. Była tam prokuratorem okręgowym, a miejsce poszło w diabły. To było najlepsze miasto na świecie jakieś 15-18 lat temu, 20 lat temu. No ale jak Kamala została prokuratorem generalnym stanu Kalifornia, to miejsce zamieniło się w piekło. Pomiósł Gavin Newsom. Gavin Newsom nie dopomógł sytuacji. Teraz nie może nawet chodzić chodnikiem. To jest niewiarygodne, co się z tym wszystkim stało. To była tam najlepsza pogoda, piękny ocean, wszystko w porządku. Ale z ich rządami to wszystko zeszło na psy. A teraz Kamala mówi, że nie będzie wydobywania gazu łupkowego, szczególnie w Pensylwanii. Ona startowała w swoich wyborach przeciwko Bidenowi. Było 22 kandydatów. Ona jako pierwsza została odrzucona. W czasie wyborów w primary w Iowa została wyrzucona, nie dostała żadnego głosu. Nawet nikt na nią nie zagłosował, wyobraźcie sobie. Nie jestem fanem Bidena. Uważam, że on był naprawdę okropnym prezydentem. Zobaczcie, jak on mówi, jak on chodzi, jak on nie umie się spinać po schodach. Nie mógł znaleźć drogi ze sceny. On kończy wypowiedź i tak się rozglądał. Jego wypowiedź trwała jakieś 2 minuty w gorącu. Nikt tam nie przyszedł. Ale ona jest jeszcze bardziej radykalna, ponieważ on nie wierzył w ten komunizm. On to robił po prostu dla głosów. Zresztą nie wiem, po co te głosy, skoro masz otwarte granice. W ciągu 4 lat, jeżeli będzie rządzić Kamala Harris, dotrze do nas 60-70 milionów ludzi z całego świata, nie tylko z Ameryki Południowej. Pamiętajcie, wypuszczają z więzień, zakładów psychiatrycznych, zakładów dla obłąkanych.
A potem mamy setki, a może nawet tysiące terrorystów, którzy weszli do naszego kraju. Mamy nawet pewnie kilku tutaj. A ona jest zadowolona. Widzicie, co ona mówi? Mur był w dużej części już zbudowany. My dobudowywaliśmy ten mur jeszcze. Demokraci to próbowali powstrzymać. Mieliśmy 11 spraw sądowych. Wygraliśmy wszystkie. Budowaliśmy setki mil tego muru. I mieliśmy zbudować jeszcze parę set. A potem doszło do tych okropnych wyborów, których oni oszukali. Myśmy mieli wtedy lepsze notowania niż poprzedni. Działy się złe rzeczy. Myślałem, to żartują. Kto chce otwartych granic? A potem mówią, że damy im opiekę zdrowotną. Przelecieliśmy milion osób przez granicę samolotami. Przylatują tu do nas na samolotach. Mamy teraz kraj, w którym jest bardzo wielu przestępców, bardzo wielu złoczyńców przychodzą z więzień, z psychiatryków. I dalej ich importują. Ale jak można oskarżać te zagraniczne rządy? Oni po prostu wyrzucają całkowicie niepotrzebnych rzeczy, ludzi, którzy trafiają do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mają jakiegoś terrorystę, to go wysyłają przez granicę, a my przyjmujemy setki tysięcy ludzi, którzy byli w więzieniach za morderstwo. Spójrzcie na Wenezuelę, tam więzienia są na wpół puste. Szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, bo gdybym ja był szefem tam tej Wenezueli, to bym wszystkich wyrzucił. W Caracas biorą wszystkich członków tego gangu, zabójców, morderców, dealerów, wysyłają do Stanów Zjednoczonych, a przestępczość spadła o 72%. W sumie kolejne nasze spotkanie nie będzie się mogło odbyć w Karolinie Północnej, bo tutaj będzie chaos, nie będziemy mogli tego zrobić. To w takim razie zorganizujemy w Wenezueli. Pamiętacie, jak Biden wysłał Kamalę do Europy, żeby zatrzymała wojnę na Ukrainie? Spotkała się z Putinem, a 3 dni później ona to zaatakował. Jak myślicie, czy dała radę? Spotkała się z Putinem i 3 dni później zaatakował. I mówią, że ponad 500 000 jest zabitych lub rannych. Ja sądzę, że jest to zdecydowanie więcej. A my musimy walczyć, by wygrać te wybory. Oni będą oszukiwać, żeby wygrać, bo nie mają żadnych ograniczeń. Powiedziałem kiedyś republikanom w miejscu, które nazywa się Filadelfia, które kocham. Chodziłem do szkoły w Filadelfii. Miasto strasznie cierpi, tak jak Chicago i każde inne miasto rządzone przez demokratów. Ale powiedziałem, dlaczego im pozwalamy? Dlaczego republikanie to robią? Oni powiedzą, jesteśmy dumnymi Amerykanami. Ale nie mają, musimy wygrać te wybory. Jeśli ich nie wygramy, będziemy w tarapatach. Mamy teraz kłopoty. Ale jeśli masz odpowiedniego człowieka na czele, to możemy je wyprostować. Będziemy mieć pokój dzięki sile i to na całym świecie. I tak kończąc już, chcę powiedzieć, że to był zaszczyt służyć krajowi przez 4 lata jako prezydent. Chciałbym, żebyśmy tej przerwy nie mieli. Jedyną dobrą rzeczą w tej sytuacji jest, że widać, jak może być źle, bo mamy pokłócony kraj.
jest nędzę na ulicach, nasi weterani są lekceważeni, są na chodnikach na całym kraju. I mamy ludzi przychodzących nielegalnie do tego kraju, mieszkających w luksusowych hotelach. A my przywrócimy zdrowy rozsądek, wyprostujemy te wszystkie absurdy. Nie pozwolimy, żeby tak dalej szło. Wyprostujemy to, będziemy więksi, silniejsi niż kiedykolwiek. Będziemy używać taryf, aby wykorzystywać naszą wielką siłę i poradzimy sobie z tymi państwami, które nas wykorzystują przez wszystkie lata. Teraz Chiny budują ogromne fabryki samochodów w Meksyku i myślą, że pozwoli im sprzedawać te samochody bez podatku i niszczyć to nawet, co zostało z Detroit. To i tak w porównaniu do sytuacji sprzed lat jest bardzo mało. W Karolinie Południowej i wielu innych miejscach. Nie pozwolimy do tego. Naliczymy opłatę w wysokości cła w wysokości 150-200% i nie pozwolimy na to. Nie pozwolimy zniszczyć naszego przemysłu. Szef United Auto Workers, czyli Związku Zawodowego Pracowników Motoryzacji, jest rażąco niekompetentny i chce robić wszystkie auta elektryczne. Elon Musk jest moim przyjacielem. Widzieliście, że mocno mnie poparł. Ja nie mam nic przeciwko samochodom elektrycznym, kocham je, ale rozmawiałem z nim i powiedziałem, że musisz to zrozumieć, że musimy mieć samochody również napędzane benzyną. Mamy jej więcej niż Arabia Saudyjska czy Rosja. Mamy więcej niż ktokolwiek. Zwiększymy wydobycie czterokrotnie. Będziemy znacznie więksi, obaj więksi. Spłacimy dług, obniżymy podatki. Wprowadziłem największą obniżkę podatków w historii. Największe cięcie regulacji. A kiedy Joe Biden mówił o miejscach pracy, które stworzył, prawie w 100% były dla nielegalnych cudzoziemców. Te liczby o powrocie miejsc pracy brzmią dobrze, bo to są miejsca powrotu z pandemii. To były numery odbicia się od pandemii. Bylibyśmy w depresji w stylu 1929 roku, gdybyśmy nie dali ludziom tych pieniędzy. My daliśmy im te pieniądze i utrzymali się gospodarkę. A pod Bidenem więcej ludzi zmarło podczas pandemii COVID. A ci ludzie, administracja Biden-Harris, oni zniszczyli tą gospodarkę. Oni wzięli miliardy, biliony dolarów. I ta inflacja jest zaraźliwa. Teraz widzimy ją na całym świecie. Będziemy bardzo ciężko pracować. Musimy wygrać ten stan. To jest bardzo, bardzo trudny stan do wygrania. Ale zwyciężyliśmy to już dwa razy. I zwyciężymy ponownie. Powiedziałem tutaj kilku osobom, jak sobie radzimy w porównaniu przed wyborami, przed 4 lat, przed 8. Powiedzieli, chyba jest o wiele lepiej. Ja mogę tylko zagwarantować, że wykonamy świetną robotę dla Karoliny Północnej. Robimy świetną robotę dla Stanów Zjednoczonych. Stawimy Amerykę i Amerykanów na pierwszym miejscu i sprawimy, że Ameryka znów będzie wspaniała. Dziękuję bardzo wszystkim. No i to było pierwsze wystąpienie na otwartym powietrzu od czasu, kiedy Donald Trump został postrzelony. Widzieliśmy te
kuloodporne szyby, które no, z jednej strony pomagały w utrzymaniu bezpieczeństwa, a z drugiej strony tam jest naprawdę gorąco i stanie w tym upale było trudne fizycznie. Ciekawe wystąpienie, dość krótkie jak na Donalda Trumpa. W sobotę rano, oczywiście w piątek, to będzie z czasu amerykańskiego, ale u nas będzie to pierwsza nad ranem i będzie to kolejne spotkanie z kampanią wyborczą prezydenta Trumpa, na które państwa już teraz zapraszamy. Będziemy też w naszej stacji oczywiście komentować czwartkowe wystąpienie Kamali Harris. Ono będzie jutro wieczorem czasu chicagowskiego, więc tak naprawdę pewnie około 2-3 w nocy czasu warszawskiego, więc w piątek na ten temat będziemy mówić w naszej stacji. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję również naszym widzom za zostanie z nami do tej późnej godziny. I teraz jeszcze się przedstaw. Z tej strony Ziemowicz, Rom. Ja Aleksander Wierzejski. Zostańcie państwo z Telewizją Republika, oglądajcie. Bardzo państwu dziękujemy za wsparcie, które czujemy, za wpłaty, za wsparcie również tą metodą one click, wystarczy włączony telefon komórkowy podpięty do internetu, skierować w stronę naszego ekranu, kiedy pojawi się taki znaczek, robimy zdjęcie i już cała procedura odbywa się automatycznie. To jest telewizja dla państwa, to jest telewizja, którą państwo razem z nami tworzycie, a my tylko mamy ten zaszczyt, że możemy wam służyć. Aleksander Wierzejski, kłaniam się nisko.